Dobra, słuchajcie, witamy was na trzeciej bitwie gajdowej z Free Carb Team. Cieszymy się bardzo, że zechcieliście wziąć udział w imprezie. Konrad, słuchaj. Żeby się nie rozgadywać, przejdziemy od razu do sedna zawodów. Słuchajcie, zawody zaczniemy o godzinie 13. Skończymy w niedzielę o godzinie 9 rano. Jest szansa, że dzisiaj zaczniemy, tak. Trzeba się spróbować. Impreza będzie... Klasyfikacja ryby będzie 3 razy Big Fish. Ze względu na pogodę, jaką jest. Do tej pory zawsze było 5, w tym roku zrobiliśmy 3. Będziemy robić 2 ważenia. Rano, myślę, do 10 i po południu od 17. Rybę 15 plus ważymy bez względu na porę dnia i nocy od razu, a mura ważymy od razu. Ryby liczymy od 3 kilów wzwyż. Premiowane miejsca pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsza ryba, Big Fish i ostatnia ryba zawodów. Z ziarnem wiecie jaka sytuacja, ziarna nie używamy. Mamy pozwolenie na użycie konserwowej kukurydzy ilości przystępnej, orzecha, kategoryczny zakaz orzecha. Może się tak okazać, że któryś z nas przejdzie to sprawdzić, może też to sprawdzić Arek, bo będzie z nami na zawodach, także bardzo was proszę o uszanowanie decyzji właściciela. Przynętowo też nie. Orzech jest kategorycznie. Na kukurydze, Tomek, nie ma ziarna w ogóle. Konopia to też ziarno. Możesz zamiast obiadu. Słuchajcie, będzie możliwość zamawiania obiadów sobie, jeżeli ktoś będzie miał na to ochotę. Menu jest na stronie, chyba jest wrzucone na gajdowym. Będzie to wyglądało tak, że my rano, ja albo Marcin, przyjdziemy po stanowiskach, spiszemy stanowiska, zaniesiemy Arkowi kartkę z obiadami, Arek zamówi, obiad wam dostarczą na stanowiska, tak? Na stanowiska, tak. Jest możliwość płatności kartą, także... Okej. Okay. Jak wiecie, łowisko w tym roku jest zmienione, jeśli chodzi o rozstawienie, ale ci, co byli... O numerację, tak. Ale ci, co byli na łowisku gajdowym we wcześniejszych latach, wiedzą, jak to wyglądało. My dzisiaj, jak się rozejdziemy, rozstawimy jeszcze markery na wodzie, będzie po prostu stara numeracja łowiska. Stanowisko numer 1 jest całkowicie wyłączone z rywalizacji, ponieważ jest tam rodzina, która po prostu sobie wędkuje i tego stanowiska nie ma. My z Marcinem też będziemy łowić na zasadzie takie jak w zeszłym roku, że po prostu wy wszyscy wylosujecie sobie stanowiska, miejsce, które zostanie. My sobie tam z Marcinem usiądziemy na tym miejscu. Do klasyfikacji się nie zaliczamy. Co do losowania, będziemy losować najpierw kolejność losowania według listy, jak was mam zapisanych, i później wylosujemy stanowiska, przepraszam. Teraz tak, domki. Domki przypisaliśmy do stanowisk. Domki są przypisane do stanowiska numer 3, do stanowiska numer 5, numer 6, numer 9, 10, 11. 13, 15 i 17. Wiem, no nie dopisałem. Chodzi o to, że osoba, która wylosuje sobie stanowisko z domkiem, ma pierwszeństwo do tego domku. Domek będzie kosztował 60 zł dobę. Marcin później przejdzie, zbierze pieniążki od was. Może lepiej kartą. Nie, kartą nie. Jeżeli ktoś uzna, że nie chce tego domku, czyli załóżmy, jest tutaj domek ten, załóżmy, jest przypisany do stanowiska numer 9. Jeżeli ktoś wylosuje dziewiątkę, powie, że on tego domku nie chce, ekipa z boku, ósemka, ma zaraz po nim pierwszeństwo ten domek sobie wziąć. Albo możecie się dogadać po prostu do dwóch stanowisk wziąć. Ale to już jest między wami. Ogólnie domki macie opłacone i nie słuchajcie, także domki macie w cenie tutaj zawodów. Także... To już jest ogarnięte. I co dalej? Spokojnie.
Jeżeli chodzi o kwestię ogrzewania w domku, ogrzewanie macie normalnie włączone w każdym jednym domku, tylko starajcie się po prostu w ten sposób, że jeżeli będziecie wychodzić z tego domku, to żeby to ogrzewanie wyłączyć. Żeby to nie latało 24H, nie? Już? Cześć. Tak. Dobra. Jakieś pytania? Dobra, ja sobie pozwolę w takim razie przeczytać sponsorów, którzy pomagają nam przy imprezie. Rafał, jeszcze chwilę. Momencie. No. Wszyscy podbieraki swoje do dezynfekcji. Dezynfekcja jest tam obok nas, w takiej skrzyni zrobionej. Każdy jeden podbierak, jeżeli chcecie używać swoich kołysek, swoich worków, tak samo dezynfekcja tak. Tak, bo generalnie ekipy, które wylosują stanowiska z domkami, przy każdym domku jest kołyska i jest worek, także można z nich korzystać. Sekundant medialny imprezy Car Passion, Daniel, Piotrek i Bartek będą z nami tutaj przez całą imprezę, chłopaki też biorą udział. Będą medialnie tą imprezę ogarniać, także decydując się na start w tej imprezie automatycznie zgadzacie się na udostępnianie wizerunku w formie zdjęć i tak dalej na portalach. Sponsorem generalnym imprezy jest Zoomix Market. Sponsorzy imprezy Łowisko Gajdowe, które w sobotę zasponsoruje dla was kociołek gajdowego. Każdy z was dostanie poczęstunek od łowiska. Też dostarczony na stanowisko, tak? Tak, będziemy rozwozić. WN Shop, Maciej Nowakowski, zakład usług montażowo-stolarskich, Baltic Carp Team, Team Anaconda Polska, Malmoniada, Łowisko na Gołyszu, Arkadiusz Łódczak zasponsorował dla was trzy doby na łowisku gajdowym w roku 2023. Tomasz Kamiński, Konrad Kubarski, sklep internetowy Kapelon, Łukasz Olchawa, Karpiowa Manufaktura, Free Carp Team, Krzysztof Frask i Under Carp. To są sponsorzy, którzy będą z nami tutaj. Czyli co, ja myślę, że jak nie ma już pytań, wszystko jest jasne, to bym zaproszę do losowania. Pozwolę sobie jako pierwszą osobę o wylosowanie, kolejność losowania, ekipę, która wygrała drugą edycję. Jest to Tomasz Kamiński i Sebastian Wyciszkiewicz. Chodźcie chłopaki, wylosujcie kolejność losowania. I ten numerek, który wylosuję, ja sobie zobaczę na liście z tego. I baby, you're just satisfaction lady. Do you feel connection?
Could tell by how you've been looking in my direction. You've been thinking about blessing me with your presence, so let's keep it real. We could take it slow and allow some time for the beat to build. I'll take you out on the town for a decent meal, see how I feel. On the coastline, let tequila spill on your Louis Hill. Sugar on your lips from the margarita. Let's keep it chill by how you tempting me with your sex appeal and them curves on you. Girl, you hot as shh. I'm at a loss for words on you. Touching your body, I'm trying to feel every nerve on you. Strawberries and whipped cream dessert on you. Night shift, I promise I go to work on you. Wake up in the morning, first thing I see is my shirt on you. Signature perfection, baby. Stanowisko 11. Półtorej godzinki po rozpoczęciu bitwy. Mamy pierwszą rybkę. Łowcą Patryk, gratuluję. Dziękuję bardzo. Oby tak dalej. Mam nadzieję, że ta ryba otwiera worek wasz. Mój po mamusie. Oj, te mamusie, nie? Ja mi mami. Lubisz mamusie? A jak najbardziej. Jestem zdrowy. Dawaj, Rafaelo. Ile tam będzie? Jeszcze dwie cegówki damy. Mamusia będzie miał. Tego peczkę. Gdzie? Mogę opłacić. 11 kilo, 12 deko. Odjąć kilo 17. Panie, byście nie widzieli, to jest ten słynny pan Kościela. Tak, od testów socjologiczno-prawnych. Też jest. Dobra, foteczkę robimy. Słynny pan Kruszyna. Oj, może z niektórych zaboleć. Rafał, co sądzisz o tym stwierdzeniu? Jest to pokojowa impreza i zostańmy przy tym. Dobra, fota. Już mi to siostra powiedziała kiedyś. Proszę bardzo, Undercar. Dziękuję. Dziękuję. Sponsor gadżetów. Dziękuję. Dziękuję. Niech wam służą. Dziękujemy bardzo. Na wieki wieków, amen. Dobrze, że zrobimy tak. Love me, love me. To, czy chcielibyście coś zważyć u nas? Nie, chcieliśmy się zważyć. Domino! A na ten dźwięk reaguje od razu. Pięknie, polej go, polej dziada. Nie rybę. Dobra. Bring the lights down. Bring the lights down. We gotta do something real serious. If you have a lighter in your pocket, light it up. All the way in the back, from the back, the sides, to the front. Bring the lights down, down with the lights. Word up. All the lighters, light them up. This is for a very good reason. I want to see everybody do it. If you got a lighter, light it up. Let's see it. Okay, the right side is better. The left side, fill it up. Fill up the middle. In the middle. In the back. Way in the back. Come on, y'all. Okay, Joe, that's fine. I got caught off guard. This shit don't sound. O, śmieje się buźka Malmona, śmieje się. Piękna rybka, no. Cóż możemy więcej powiedzieć? Pierwsza. Jest to, jest to. Pytaj się o podniosłość chwili. Nie ma żartu. Ekipa ze stanowiska 15, komplecik.
teraz tylko wymianka i chyba to jest wasza najmniejsza ryba do wymiany, tak, nie? Najmniejsza. Jaką macie na chwilę obecną największą rybę? 17. Tak, jest to Big Fish, z tego co wiemy. Także chłopaki pierwszy raz na łowisku. To co panowie, do przodu, nie? I'm up now, the tables turn you to disadvantage. Had to pass me on your way back down, you can't stand it. I make love to the pressure in the clutch, I go savage. Macho like Randy, mashing for my ratchet. Bitch, fuck your feelings, hope your next nigga smash. My new bitch, she low key, but her R's high fashion. Now let me say thank you, cause you helped me realize. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekaliśmy na tą rybę. Słuchajcie, czekaliśmy na tą rybę. W zasadzie dzisiaj od rana, to nie? Bo wczoraj nie liczyliśmy, a dzisiaj czekaliśmy. Nie budzi. Tak. Także no, jesteśmy zadowoleni. Generational wealth for generational dreams. I can't lie, I got caught off guard. Fell in love with this bitch, that whole play with my heart. Came with bad intentions and fake love. Opowiedzcie coś fajnego. No jesteś zajebisty. A jakie ty tablety? Dobra, pobrałeś, że wszyscy są tacy zajebiści. Stanowisko numer 4, pierwsza rybka, to już wrażenia podczas polu. A wyciągnij ją trochę bardziej do mnie. Nie ma, na prostych nie rękach. Nie ma się co wstydzić, doskonale wiemy, że jest to jedna z pierwszych twoich ryb. Tak. Od 4 lat. Jestem po prostu... Puszczaj się. Jesteś w szoku czy nie? Nie wiem co powiedzieć. No, czyli jesteś w szoku? Tak. Jak łap może w Słuchajcie, szoku Tomek, jest? Tomek jest to ulubieniec, inaczej, ulubione stanowisko tak. Tomka. 4 lata czekałem. Przez 4 lata ląduje na stanowisko numer 2. Lub 4. No i właśnie dzisiaj... I ona jest moja. Tak, to jest taka, słuchajcie, rekompensata Tomka za te wszystkie trudne lata, nie? Tak, ja ją kocham. Kochasz ją? Tak. Bardzo mocno, przytul ją. Przytul ją. Dobra, zrobię fotkę. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, gotta read. Pamiętam, na ostatniej bitwie chyba na 9 siedzieliście, nie? Dokładnie. Tak, też, dokładnie. Też spotkaliśmy się przy pierwszej rybie z wami. No. Skończyło się to nie do końca tak jak chcieliście, no, ale co, w tym roku walczymy. Próbujemy walczyć. Walczymy, co? Tak. Walczymy. Z tego co, nie poddajemy się. Z tego co wiem, macie jeszcze jedną rybę. Jedna rybka piękna bardzo pływa, zobaczymy ile wskaże na wadze. Walczymy do końca. Tak jest. Tak jest. I do przodu. Tak jest. Bitwa nie potrwa. Tak, brawo! Nie poddajemy się. Jak to mniej łusek nie masz. Ile miała ta pierwsza? Jeden. Gardno, jest modliwo. Poczekajcie. Wow, dawaj środek. Chyba jak fajnie nie po tylu latach zobaczył stary. Torzy i sekunda. Wiecie jak się robi, żeby karpiowi stała płetwa, a nie było widać, że ktoś trzyma? Mówię do was? No. Słuchajcie, promotorzy tego zdarzenia, słuchajcie, powiem wam szczerze, że jak gdzieś powoli już się rozjeżdżam z tymi zawodami, to gdzieś będę to finalizował, prędzej czy później, może rok, może dwa. I dlatego też przyjechałem i zgodziłem się na taki bardzo aktywny i czynny patronat medialny. Za te wszystkie lata naszych działań, kurde, gdzieś ścierania się, kochania, nienawidzenia i tak dalej. Czuję się tutaj jak w domu. Bardzo nas to cieszy, nie? Naprawdę. Pamiętam wczorajszego dnia za bardzo. No dobrze, nas to cieszy. Co prawda my w domu nie plujemy na ziemię, ale w sumie... ale też się tak czujemy. Mamy w ogóle mega satysfakcję, Daniel, że pozwoliliśmy, jeżeli faktycznie mówisz prawdę, choć do końca w to nie chcę wierzyć, ale że pozwoliliśmy ci skończyć to wszystko na tak zacnej imprezie. No może oczywiście, nie skończyć, ale ja wiem, gdzieś ale, tak zafiniszować. Ale wiem, że masz jeszcze swoją imprezę w tym roku. Nie, jeszcze parę tematów jest, ale ja chcę zacząć żyć. Ja spędzam miesiąc na zawodach w roku. Nie mam już siły, naprawdę. No, i czasu na to wszystko powoli, coraz mniej, nie? A dobra, nie ma co się mazać. No, po no przecież. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. Co złego to my. No nie my.
gwiazdą, gwiazdą. Ludzi fantazją rozpalam zazdrość. Yo, 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 słuchajcie ziomeczki. Bitwa gajdowa, runda trzecia. Łowisko gajdowe. Ostatnia doba. Lecimy z tematem. No, dobrze, o. Co chłopaki, słoneczko przyszło? Ile? W ciągu 2 godzin dwie ryby? Czy no, no, półtorej godziny. I dwie rybki, co? Tak. No i ładnie. Tak jak mówiliśmy, nie? Że my potrzebujemy tutaj w Zatoce Słońca, no. Tak. To na słońce łowiliście? No, nowa metoda. Chłopaki znają wodę, wiedzą jak tutaj się to odbywa wszystko, no i... No i brawo. Tendencja rosnąca, ale w waszym przypadku w drugą stronę, nie? No. Chłopaki mają trzecią rybę do kompletu, jest to wasza najmniejsza ryba. Wczoraj żeście rozpoczęli w ciągu chyba godziny, tak? No, w ciągu nawet, no, pół godziny. Pół godziny, dwie rybki. Dzisiaj chłopaki mają trzecią rybę, 7,97. Plan wykonany. Plan wykonany, jest komplet. Ja się nie do końca i, tylko teraz i zaczynamy wymianę, tak. Czyli co, od tej ryby wymieniamy chyba, nie? Od tej, na pewno. Nic nie powiedział. Schodzi nam gruby zwierz. Z płytkiego na głębokie. Z metra na 1,7 m. Idzie typowo po stoku. Jest super. Dobrze. W ogóle wszyscy wy jesteście tutaj w porządku na Śląsku. No okej. Okay. Jaką siłę. My się nie bawimy w jakieś podmianki. Co? Nie? Jak oceniasz? Ciężko powiedzieć. To będzie pewnie dycha. Mhm. O, to odwrócę. Będzie w siatce, to będziemy mówić. Widzę. Okej, okay, pójdź porek.
22-26. Przyjechaliśmy po to! Jest! Jest ryba! Dobra, zróbmy parę fotek. Kuźwa! Jaki żor... Zróbmy po to! Jest! Jest ryb, nie? Piękna ryba. Przekuj. Jaki to ładnie. No utopisz, kurwa. Szykuj się, poświęćcie mi tutaj, moja kurwa. Piotruś! Piękna ryba w ogóle, nie? Nie lubię, jak są opienione ryby. Nie lubisz? Nie. Zdecydowanie. Jakie masz środki przeciwdziałania opienieniu? Opium. Nie, to... Nie mam. Nie masz. Nie. W takim razie nie mam. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Pacanowie kozykują, więc koziołek mądra głowa tuła się po całym świecie, żeby dojść do Pacanowa. Co on przeżył i co widział, tylko bajka wa opowie. Kto jest bohaterem tego? Rafał K. Bo ma najebane w głowie. Chłopaki przyjechali do nas, Ahoj! 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 Podoba się to? Chcielibyśmy zapytać, jakie są Państwa wrażenia, czy nosicie się z zamiarem podjęcia tej karkołomnej próby, żeby przyjechać tutaj ponownie? W ogóle jak się podobało, jak się zachowywali tutaj organizatorzy? Musimy to przemyśleć na pewno. Znaczy nie, ja jestem pod pełnym wrażeniem, jak zawsze, organizacja na najwyższym poziomie. Do jednej sprawy, tylko wczorajszej tej, o 23:00 się nie... Nie odbiło się. Nie odbiło się to, co miało. A tak poza tym było wszystko okej, no. Organizatorzy w porządku, nie? A to pieniądze. A to o organizatorach mówimy. A to pieniądze. Nie musiałem mówić. Nie, dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, mówię tak, nie. Super, super. Nie, wszystko jest okej. A to pieniądze nam pożyczą, kurwa, nie? Słuchaj, wszyscy im rąbali dupę, a na ciebie liczyłem najbardziej. A zawiodłeś mnie niesamowicie. No. Tutaj zawodnicy podważają ten. Tej, ale on alkomatem ważył. Zgadza się, zgadza się. Dobra, fajnie było, nie? Dobra, słuchajcie, pozwolimy sobie tutaj spod zadaszenia mówić. Marcin, zejdźcie. Bitwa gajdowa z FreeCarb Team, runda trzecia. Do historii. Zakończona. Do historii. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za obecność, za rywalizację, za walkę, za te wszystkie hole. Moje też.
Bardzo wam za to dziękujemy. Jeśli chodzi o rywalizację co do ryb, bardzo fajnie to przebiegło. Dwie drużyny, że tak powiem, nie złowiły ryby i postanowiliśmy dać im jakąś rzecz, pamiątkę, nazwijmy to tak, żeby pamiętali. Zapraszamy do nas stanowisko numer 2, Maćka i Łukasza Gonerę, i zapraszamy chłopaków z szóstki, Pawła i Szymona. Chłopaki, tutaj macie nagrodę od sponsora Tomasza Kamińskiego, zwanego Tacką, i wszyscy go już w Polsce znają. To jest dla was. A dla chłopców, no tytuł, a dla chłopaków dostajecie od sponsora WN Shop. Artur Ostrowski jest tutaj z nami. Dziękujemy, Artur. Macie kołowrotki i... Weź tu mikrofon. I od Anakondy troszeczkę kuchni. Gratulacje. Proszę bardzo. Gratulacje. Gratulujemy. Tak się... Nie udało się. Tak się... Następnym razem będzie... Zdjęcia wszyscy do nas. Tak się czasami zdarza. Dariusz Malmon, Malmoniada, sponsor. Darek, idź sobie stół odbierz w ogóle. U mnie stoi. No, tak się wydaje. I te, Darek zasponsorował całe wiadro Massiva kulek i właśnie dlatego pytałem, kto złowił ostatnią rybę, bo jest to nagroda za ostatnią rybę. I tutaj stanowisko numer 11, Patryk z Mateuszem. Zapraszamy po odbiór nagrody. Dobra, to może już nie odchodźcie, jak już jesteście. Zaczniemy od pierwszej ryby zawodów. Pierwsza ryba zawodów też trafiła na stanowisku, numer 11. Patryk, nie? Patryk. Gratulacje. Sponsorem nagrody za pierwszą rybę jest Maciej Nowakowski, zakład... Zakład pogrzebowy, tak. Zakład usług stolarsko-montażowych. Proszę bardzo, dla ciebie kołowrotek Arlexa. Dla ciebie kuleczki od Anakondy. I taka mała pamiątka. Także gratulujemy chłopakom. Słuchajcie, poprzeczkę podnieśli nam, w chuj nam podnieśli, przepraszam za w chuj, ale w chuj przez fy i ch. Podnieśli Big Fish w tym roku 21-16, stanowisko numer 10, chłopaki Zadera, Piotr Herian. Gratulujemy i zapraszamy. Jedna rybka i od razu... Tak, tak. Big Fish. Któryś raz na zawodach. Któryś, o, ta sama ryba? Nie, któryś raz na zawodach jest sytuacja, że jedna ryba... Potrafią, to łowią, nie? Się umi, się łowi. Proszę bardzo, dla ciebie od Patryka, ale nie przypłynął. Słuchajcie, sponsorem nagrody dla Big Fisha jest Krzysiu Frask, jeden z właścicieli wody na Gołyszu. Proszę bardzo, dostajesz voucher za siatkę na Gołysz dla dwóch osób na dwie doby. Na Goło. Dostajesz wędki od Krzysia. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. A gdzie jest ryba? Nie ma ryba. Ryba nie ma. Gratulacje. Naprawdę pięknie. Piękna rybka. Ryba, piękny wynik. Poczekajcie zdjęcia. I to dziś przecież ci zrobię zdjęcie. Dobra. Do Marka za to. Do Marka za to. Bardzo dobrze rozpoczęli i w sumie skończyli też bardzo dobrze. Bo nie zawsze tylko się mówi o tych premiowanych miejscach. Stanowisko numer 15. Rafał Wojewoda, Dawid Kolarczyk, Dawid Nycz. Z wagą łączną 34,41 kg. Czwarte miejsce. Zapraszamy, panowie. Fajnie, że przyjechaliście. O, gratulujemy. Następnym razem znowu. Do zaś, co? Do zaś. Dzięki. Zrobimy zdjęcie.
Stańcie tak. Nie ma do kadry. Działa i tak dalej. I jest coś takiego jak aneks do umowy i właśnie Piotr, chciałbym cię jeszcze raz zaprosić, bo zapomnieliśmy ci wręczyć nagrody za Big Fisha, także to jest taki aneks. Ale doskonale wszyscy wiemy, że się... Gratulacje! Tak, dziękuję. Fajnie było, Piotr, super! Fajnie. Za naprawdę de facto super, nie? Dostałeś plakat! Od pierwszej edycji z nami jest. Pierwszą edycję wygrali, na drugiej mieli chyba sektor, tak, mieli sektor. Dzisiaj kończą na piątym miejscu Artur Ostrowski, Szymon Biernat. Zapraszamy, panowie. Proszę, od Anakondy, od Stasia i Mariana. Anakonda, tym powiem. Dawaj, dosuń się. Idę do środka. Dawaj, będzie ci ciepło. Ja. Ip, jesteś najmłodszym uczestnikiem, zapraszamy. Brawo! Filip nie potrzebuje domków, jego namiot wystarczy. Tak. Prawdziwy twardziel. Ogarnia ojca. Podobny tak. Matkę nie, matki nie ogarnia, ale z ojcem daje sobie radę. Proszę bardzo, to jest wszystko, Filip, dla ciebie. Chodź tutaj. Nie, to jest nasz najmłodszy Timowicz. Tak, tak. Filip jest u nas z Łukaszem od zeszłego roku w teamie i jest to nasz najmłodszy Timowicz. Tak, w zeszłym roku, z tego co pamiętam, chyba COVID ich wyeliminował z łowienia. Tak to było, prawda, Mati i Iza? Tak było. Tak było, tak. W tym roku przyjechali zdrowi, cali, szczęśliwi. 34-67, stanowisko numer 16. Izolda i Mati, zapraszamy. Gratulujemy. Gratulacje. Gratulacje. Forma ciągle jest. Pewnie. Rośnie. Rośnie, rośnie. Proszę bardzo. A nie powiedziałeś, które miejsce? Trzecie. No nie powiedział, no ale... Powiedziałem. Nie powiedział. No ale to wszyscy wiedzą. Proszę bardzo, do Zoomixa, bony do realizacji dla was, od Baltic Carp Team, Przemek Rataj, dziękujemy bardzo, i Łukasz Gonera, i tu to dla was, jeszcze, i całe tutaj kuleczki macie od naszego Timowicza, Łukasza Olchawy, Karpiowa Manufaktura, robota domowa, sprawdzona, proszę bardzo. Tylko dla ryb, nie dla was. Łukasz, jeszcze raz dzięki dla Łukasz, siebie. Dziękujemy. Chodź do środka. Dobra, stanowisko numer 11. Mateusz i Patryk, zapraszamy chłopaki. Chłopcy złowili chyba 9 ryb, nie? Czy lepiej? W sumie mieliśmy 16, a do klasyfikacji 12. Super, super. No prawie mieliście tyle ryb, co my. Gratulacje. Gratulujemy, chłopaki. Słuchajcie, tutaj macie pamiątkowe. Dostajecie po 1250 zł. Dzięki. Do Zoomixa na wykorzystanie. I tu dostajecie, jeszcze... Tak, dostajecie... Będziemy wpadać do was na kawę, dobrą. Dostajecie zestaw od Łukasza Olchawy. I panowie, dostajecie 3 doby na łowisko gajdowe. Proszę sobie z Arkiem ustalić terminy. Drugie miejsce. Dziękujemy. Super. Patrzcie. Wtedy też możecie pokazać, jak macie ochotę. Tutaj. And now! Ladies and gentlemen! 37,08. Waga 3 ryb. Stanowisko numer 7. Krzysiu, Duda, Tomasz Krala. Zwycięzcami 3. bitwy gajdowej z Free Card Team. Friendly, girlfriendly.
Chłopaki, gratulujemy. Dobrze. Winner. Po dwóch latach szczęśliwości, kurde, to się ukało. Proszę bardzo. Forma jest. Pamiątkowe. Jest, forma jest. Tu macie jeszcze po 2000 do Zomixa. Do sklepu Zomix w Cieszynie. Piękna sprawa. Słuchajcie. Konrad Kubarski, sklep internetowy Kapelon. Proszę bardzo, sponsorem Lornetek. Dziękuję. Łukasz Olchawa, Karpiowa Manufaktura jest. Dziękuję dla bardzo. I co, foteczka? Jaha. Marcin niżej rękę mi złap. Tak? Od razu lepiej. Dobra, yes. Gratulacje panowie. Jeszcze raz. Super. Krzysiu, forma jest, jestem cały czas. Tak, jest Marcin. Tak, nawet trzeba. Z naszej strony my jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo, bardzo, bardzo nam się to wszystko podobało. Nie mamy żadnych zażaleń. Jeżeli wy coś macie, w ogóle nas to nie interesuje, zostawcie to dla siebie, bez sensu. Cóż, coś chcecie nam powiedzieć? Cały czas próbujemy się dowiedzieć z organizatorem. Ja wam to powiem, jutro powinienem się dowiedzieć. Słuchajcie, wracajcie szczęśliwie do domu, jedźcie do domu, zjedźcie rosół. Zjedźcie coś ciepłego po prostu i słuchajcie, z naszej strony jako organizatorów serdecznie wam dziękujemy. Dzięki. W sumie tyle. Pizza była bardzo dobra, dziękujemy. Dobre. Być może kiedyś kolejna runda. Czas pokaże. Czas pokaże. Dziękujemy raz jeszcze, trzymajcie się. Wracajcie spokojnie, pomału. Szczęśliwie wróćcie do domu. Dzięki wam. Dobra. A nie mogę poznać. Cześć. Dzięki, na razie. Ale standardowo, bardzo fajnie, że się przyjechaliśmy. Cześć, dziękuję bardzo. Dziękujemy za to. Gratulacje.